Dzień dobry w kolejnym odcinku. Na początku chciałabym Wam zadać pytanie, czy kojarzycie świętego Augustyna? Domyślam się, że większość z Was tak, ponieważ jest on jednym z najwybitniejszych teologów w historii Kościoła. Słyszeliście też pewnie powiedzenie, że za wielkim mężczyzną stoi silna i odważna kobieta? Tak było i w tym przypadku. Otóż określmy sobie najpierw ramy czasowe. Mamy do czynienia z IV wiekiem naszej ery. Monika, urodzona w północnej Afryce, zostaje wydana za mąż. Staje się więc żoną, a następnie matką. Ma trójkę dzieci, w tym właśnie Augustyna, który przed nawróceniem prowadził dosyć barwne życie. Monika oczywiście bardzo się tym martwiła i przejmowała. Radziła się innych kapłanów, biskupów, modliła się i bardzo prosiła Boga, aby Augustyn się nawrócił. I jej upór przyniósł zamierzony efekt. W 397 roku Augustyn przyjął chrzest, ale niestety szczęście Moniki z tego faktu nie trwało długo, bo zmarła niedługo po tym, w wieku 55 lat. Ostatnie dni jej życia były przepełnione miłością, rozmowami z synem i wdzięcznością Bogu za nawrócenie Augustyna. Co do jej charakteru, to mówi się, że Monika nie znosiła plotek. Była osobą spokojną, opanowaną i zawsze miała nadzieję. Dodatkowo była kobietą bystrą, zaradną i mądrą. Cała ta historia pokazuje nam jedną ważną rzecz. Mianowicie to, że kobieta ma siłę inspirować wtedy, kiedy po prostu jest. Jej wielkie wsparcie i bezwarunkowa macierzyńska miłość oraz modlitwa dały początek świętości Augustyna, który spełnił swoją niebagatelną rolę w Kościele. Monika uosabia każdą kobietę, która mądrze wspiera. Każdą mamę, żonę, córkę, babcię, przyjaciółkę czy nauczycielkę.